1. Uderzając w wiszące w jaskiniach trupy, będą wylatywać z nich drobne przedmioty, takie jak pieniądze, żarówki, piłki golfowe, batony, napoje czy nawet baterie, które są rzadkie i cenne od czasu dodania elektroniki do gry. 2. Najlepszym miejscem na start gry jest obozowisko położone na skrzyżowaniu obok fioletowego wskaźnika GPS. Znajdziecie tu bardzo mocną siekierę, skrzynię z granatami, garnek i masę walizek. A zaraz obok jest wielka polana otoczona drzewami, idealna pod budowę pierwszej bazy. Wybudujcie 3 duże magazyny na kłody w pobliżu drzew i za każdym razem jak idziecie na wyprawę, poproście Kelvina o ich wypełnienie. Zajmie mu to cały dzień, a po powrocie będą na was czekały gotowe kłody. Virginia zacznie tańczyć, kiedy usłyszy muzykę z radia. Radio możecie też postawić w swojej bazie, jeżeli lubicie, gdy leci muzyka, jak budujecie lub ścinacie kłody. Jedyne, do czego przydają się pieniądze w tej grze, to do podtrzymywania ognia w ognisku. Jak pewnie wiecie, w grze występują zegarki, wykorzystywane m.in. do tworzenia bomb, ale czy wiedzieliście, że pokazują one prawidłową godzinę, która zgadza się z tą na waszym GPS-ie? Po ulepszeniu gitary za pomocą ulepszarki, jej kolor nie wygląda najlepiej, ale jak użyjecie jej do walki, to będą zostawać na niej plamy krwi, aż w końcu cała zmieni swój kolor na czerwony. Jeżeli macie palisadę, to wystarczy postawić balę i odciąć 1/4 od góry. W ten sposób możecie stworzyć podłogę i bez problemu walczyć z kanibalami, wykorzystując przewagę wysokości. Z tyłu wyspy znajduje się kilka półwyspów, a za nimi znajdziecie jeszcze kilka mniejszych wysepek, które nie mają dostępu do morza. Jeżeli chcielibyście tam zamieszkać, to warto wykorzystać tyrolkę do przemieszczania się i transportu kłód. Po wpisaniu w konsoli kodu @CharakterKillerWhale przyzwiecie orkę, która będzie latała w powietrzu. Jeżeli prawidłowo wykorzystacie dynamikę lotni, to możecie latać w górę, nawet wysoko ponad szczyt lodowej góry. W największej jaskini w grze, znajdującej się w podziemiach lodowej góry, znajdziecie statek UFO, nad którym pojawiają się wyładowania elektrostatyczne. A po wejściu do środka, na kapitanie statku, znajdziecie złotą zbroję, która redukuje 30% od wszystkich obrażeń i aż 70% obrażeń od demonów. Jeżeli dawno nie graliście w Sons of the Forest, to musicie wiedzieć, że szpieg Sahary, który uderza nas na początku gry, po tej koniec przemieni się w obrzydliwego mutanta, z którym będziecie musieli stoczyć niełatwy pojedynek. Edward i Barbara Paftoni myśleli, że aktywacja cyklu złotej kostki odmłodzi wszystkich mieszkających na wyspie, a okazało się, że wszyscy zostali przemienieni w jaskiniowe mutanty. Jeżeli podążycie za Virginią, to zaprowadzi was do ukrytych na wyspie bunkrów lub do ciekawego skarbu, jak na przykład obozu, w którym znajduje się jednoślad. Po opuszczeniu bunkru z kataną, nad naszymi głowami przeleci helikopter Puff Corporation. W jaskini przy plaży, a dokładnie na jej końcu, przez dziurę w ścianie możecie zobaczyć Slagiego, który przechodzi korytarzem. A tak dokładnie wygląda to pomieszczenie po wleceniu tam na wolnej kamerze. Prawym przyciskiem myszy możecie kontrować ataki kanibali, przez co ci przez chwilę będą oszołomieni i bez problemu się z nimi rozprawicie. Przy jednym z jeziorek pod skałą znajdziecie 2 trupy siedzące obok siebie oraz kilka przedmiotów w pobliżu. Krucyfiks odstrasza demony oraz sprawia, że płoną, za to zwykłych kanibali odstrasza widok odciętej głowy. Wodza wioski nic nie wystraszy, ale możecie założyć maskę i udawać kanibala. Przed bunkrem, zakończeniem gry, znajdziecie zabitego pracownika z wkrętarką. Obok wejścia widać wykręcony czytnik kart, co sugeruje, że ktoś go wykorzystał, żeby wejść do środka, a następnie zamordował. Jeżeli zaczynając grę wylądujecie na plaży przy jaskini, to udajcie się na brzeg pośrodku tego wystającego cypla, gdzie znajdziecie zapasy na start oraz otwieracz do konserw, dzięki któremu będziecie mogli otwierać puszki z jedzeniem już od pierwszego dnia w grze. Kanibale posiadają swoje limity energii i jeśli zbyt bardzo ich zmęczycie, to będą musiały chwilę odsapnąć, aby ją zregenerować. Niedaleko bunkra z paftonami znajduje się zbugowany wodospad, obok którego możecie pływać, lewitując jednocześnie w powietrzu. Jak wasze zdrowie spadnie prawie do zera, to włączy się efekt adrenaliny, kolory w grze się zmienią oraz będziecie słyszeli, jak głośno bije wasze serce.
Czerwony grubas, którego możecie spotkać na wyspie, jest nawiązaniem do doktora Crossa, czyli tak zwanego czerwonego kanibala z pierwszego The Foresta. Pod powieszone na ścianie trofeum możecie wstawić pochodnie, której nie będzie widać, a oświetli okolice i powstanie fajny efekt podpalonej głowy. Rewolwer zadaje 112 obrażeń, a zwykły pistolet zadaje tylko 70. W przypadku mutantów różnica w obrażeniach jest prawie dwa razy większa na korzyść rewolwera, mimo że obie bronie korzystają z tej samej amunicji 9 mm. Za pomocą wózka golfowego możecie bez problemu rozjeżdżać kanibale, a także polować na łosie i jelenie. Chociaż te pierwsze są ogromne, więc musicie przejechać je dwa razy. Mapa w Sons of the Forest jest 4 razy większa niż w pierwszej części gry. Płot elektryczny połączony z kolcami to najlepsza obrona. Każdy przeciwnik, próbując się przez niego przedostać, zostanie porażony prądem lub umrze, nadziewając się na kolce. Aktualnie jedyna hodowla zwierząt, którą możemy stworzyć, to hodowla ptaków. Wystarczy postawić pojedynczą balę i przyczepić budki dla ptaków z każdej strony. Pozyskamy z niej mnóstwo piór oraz mięso z przylatujących ptaków. Jak już jesteśmy przy piórach, to możecie ich użyć do wytwarzania ulepszonych strzał, takich jak trujące, podpalające, rażące prądem czy nawet wybuchające. Pułapki na ryby i zwierzęta same się uzupełniają bez potrzeby czekania, aż rzeczywiście wejdzie do nich jakieś zwierzę. Jedyny wyjątek to zima, kiedy w pułapkach nic się nie pojawia. Kusza lepiej sprawdzi się w walce z ciężkimi przeciwnikami, ponieważ ma większe przebicie pancerza, a łuk ze względu na swoją szybkostrzelność jest lepszy na kanibale, o ile będziecie precyzyjnie celowali. Możecie przypisać przedmioty do paska szybkiego wyboru, nakierowując na nie kursor i wybierając liczbę na klawiaturze od 1 do 9. Polecam przypisać akwalung pod 9 do szybkiego zakładania i zdejmowania go w jaskiniach oraz pochodnie pod 0, żeby móc szybko i łatwo oświetlić drogę. Pochodnie tworzycie tylko raz i nigdy się nie kończy, ale za to nie możecie jej używać do blokowania ciosów. Nawet jedno uderzenie z pochodni w martwego kanibala sprawi, że ten przepali się na kości, z których łatwo możecie wytworzyć porządny kościany pancerz. Co może się bardzo przydać, bo z jaskiniowych kanibali nie można już ściągać paskudnego pancerza. Mutant Twins może nagle wyrosnąć z podziemi i was zaatakować. Za pomocą dwóch plandek możecie stworzyć trampolinę, skacząc dokładnie pomiędzy dwie planteki, co jakiś czas możecie wylecieć bardzo wysoko w powietrze. Jak jeździcie motorkiem, to podróżujcie ścieżkami, bo jadąc lasem będziecie się przewracać o drzewa i randomowo schowane za krzakami kamienie. W wielu miejscach na mapie ukryte są schematy, z których możecie nauczyć się nowych budowli, takich jak potężne pułapki, bez problemu radzące sobie z najazdami wrogów. Lodowe jaskinie zostały zmienione na bardziej klimatyczne, a w niektórych z nich również znajdziecie kilka nowych schematów. Możecie skakać po lawie i nie dostaniecie obrażeń. Kiedyś lawę można było wypić jak wodę, ale zostało to naprawione w jednej z aktualizacji. Jak w pierwszym The Forest, tutaj też możecie znaleźć artefakt, ale został on zniszczony, więc trzeba go złożyć ponownie z 6 części. Jeżeli spróbujecie wypłynąć poza granice mapy, to spotkacie niewidzialną ścianę. Trochę słabo, ale miejmy nadzieję, że deweloperzy jeszcze to poprawią. Tworząc nową grę, wybierzcie ustawienia niestandardowe, gdzie możecie dokładnie dobrać długość dnia, ilość zwierząt na wyspie, odnawianie się walizek i wiele więcej. Katana jest lepsza do walki przeciwko jaskiniowym kanibalom ze względu na swoją szybkość i ich brak zdolności do blokowania ciosów. Topór za to lepiej radzi sobie ze zwykłymi kanibalami ze względu na bardzo dobry blok oraz możliwość odcięcia kończyny jednym atakiem. Zawsze upewnijcie się, że Kelvin coś buduje lub zbiera surowce. Jeżeli tak nie jest, to możecie ustawić projekty magazynów, a następnie poprosić go o ich wybudowanie oraz uzupełnienie. Jeżeli podejdziecie do jakiegoś krzaka i przytrzymacie kontrol, to kucniecie, a obok HUD-u pojawi się ikona wskazująca, na ile jesteście niewidoczni dla przeciwników. Za pomocą małych kawałków płót możecie wstawić okiennice do okien w waszym domu.
Gdy skoczycie z wysokości na sankach lub jednośladzie, to nie otrzymacie obrażeń od upadku. Możecie wrzucić granat do stawu, dzięki czemu wszystkie ryby w środku umrą, a wy zostaniecie ze sporym zapasem jedzenia. Za pomocą opcji w grze możecie włączyć specjalny tryb, dzięki któremu głowy przeciwników będą ogromne. Chociaż hitbox jest taki sam, więc jest to tylko zmiana wizualna. Wózek golfowy ładuje się za pomocą panelu słonecznego przymocowanego do dachu. A jak gracie na multi, to możecie jeździć w maksymalnie 4 osoby jednocześnie. Czasami podpatrując kanibali, można zauważyć, że ci toczą ze sobą pojedynki na liście. Oto kto jest prawdziwym samcem alfa w ich wiosce. Natomiast kanibalkę możecie przyłapać na piciu krwi. Gdy kanibal znajdzie na ziemi swojego martwego kolegę, to może postąpić na dwa sposoby: kopnąć go ze złością w głowę lub płakać nad śmiercią przyjaciela. Jeżeli nie zaatakujecie kanibala i zachowacie dystans, to ten szybko się znudzi i pójdzie sobie dalej. Im większa jest grupa kanibali, tym chętniejsi będą do ataku. Gdy grupa jest mała, to łatwiej będzie ich wystraszyć, a gdy zostanie tylko jeden kanibal, to zazwyczaj zacznie uciekać. A propos ataków, to rzadko się to zdarza, ale jest mała szansa, że waszą bazę zaatakuje boss demonów. Gdy śpicie na zewnątrz, to wskaźnik wyspania nie zregeneruje się tak dobrze, gdybyście spali w pomieszczeniu, co wpływa na maksymalny poziom energii. Jeśli jednak wskaźnik komfortu wam spadnie, to możecie zjeść owoce guarany, które odnowią wam nie tylko ten wskaźnik, ale też głód i pasek energii. Najlepszą zupą w grze jest zupa z kończyn kanibala. Dzięki niej macie więcej HP, drzewa ścinacie dwa razy szybciej i zadajecie o wiele większe obrażenia. Okrążenie mapy w starym The Forest zajmowało około 25 minut, a w nowszej wersji gry na pieszo zajmuje to około 2 godzin. Na jednej z plaż możemy znaleźć dwa jachty, którymi kultyści przypłynęli na wyspę, ale po drugiej stronie mapy znajduje się też trzeci jacht, w którym doszło do niemałej masakry. Kiedyś można było ominąć walkę z demonem i przejść do zakończenia gry, teraz jednak Timmy będzie zasłaniał wejście tak długo, aż nie uda wam się wygrać walki. Na początku gry widzimy tatuaż Fight Demons na ręce głównego bohatera i co ciekawe, jak przyjrzymy się ciałom kultystów, to posiadają oni identyczny tatuaż. W wioskach rybaków możemy znaleźć notatkę, w której prowadzony jest kalendarz i wychodzi na to, że wyspa była zamieszkana już w 1979 roku. Na zimowym biomie możemy znaleźć nowo dodany dom rybaków oraz świeżo dodaną mgłę, która wzmacnia się im wyżej szczytu się znajdujecie. Podczas walki z Fingersem przebijcie mu kolano, przez chwilę nie będzie mógł was bić i będziecie mogli wklepać mu dwa darmowe ataki. Główny boss jest najbardziej niebezpieczny, gdy szarżuje lub uderza za pomocą helikoptera. Zawsze możecie przed nim uciec na chwilę do wody, ale uważajcie na rzucane przez niego kamienie. Gdy skończy wam się amunicja w pistolecie lub shotgunie, to oddajcie go Virginii, która ma nieskończoną amunicję i będzie mogła wam pomóc. Shotgun respi się w grobie, więc możecie go oddać Virginii, a po wczytaniu gry udać się po drugą sztukę dla siebie. Jeśli oddalicie się zbyt bardzo od Virginii, to ta po jednym dniu się do was przeteleportuje. Jak nie graliście w Sonsa od czasu premiery, to musicie wiedzieć, że doszła możliwość wydobywania solofitu z jaskiń oraz wykorzystywania go do ulepszania przedmiotów. Trzymając Shift możecie postawić kilka projektów na raz bez potrzeby otwierania książki za każdym razem. Przeszukując jaskinie, używajcie flar do oświetlenia terenu, bo po spotkaniu wroga możecie wyrzucić je na ziemię, a te oświetlą jaskinie podczas walki. Rekin umiera, aby po jednym strzale z pistoletu. Jeśli macie przypisany akwalung do paska szybkiego wyboru, to możecie za jego pomocą oświetlać drogę w jaskini lub podróżując nocą na zewnątrz, poprzez ciągłe ściąganie go i zakładanie z powrotem. W lato żółwie składają jaja, z których po 2 minutach wykluwają się małe żółwiki, skąd od razu pędzą do oceanu. Gdy wrzucicie odciętą kończynę do wody obok rekina, to ten po nią wyskoczy. Z pułapki stworzonej ze skorupy żółwia możecie stworzyć windę do waszego domu.
Po premierze gry były spore problemy ze zbudowaniem skośnego dachu, co zostało już naprawione. Najgorszą bronią w grze jest pistolet linowy, który potrzebuje aż 220 uderzeń, aby pokonać wodza kanibali. Ale za to nawet nieźle sobie radzi w polowaniu na małe zwierzęta, na przykład wiewiórki. Zwykłe sanki mogą unieść 8 kłód, ale przesanki nawet 12. Do tego posiadają 4 kieszenie, do każdej z nich możecie włożyć 25 kości lub aż 40 patyków. Posiadają również czadowe oświetlenie oraz wskaźnik na GPS, żebyście ich nie zgubili. Co jakiś czas jaskiniowe kanibale razem z mutantami walczą ze zwykłymi kanibalami o przejęcie ich wioski. Największa wioska kanibali znajduje się z tyłu wyspy, dokładnie w tym miejscu na GPS. Składa się ona z dwóch mniejszych wiosek obok siebie i trzeciej położonej 100 metrów dalej. Przy zakończeniu gry na lotnisku helikopterów znajdziecie sporo skrzynek z zaopatrzeniem, cennych akumulatorów oraz wózki golfowe, które idealnie nadają się do jeżdżenia po plaży. Jeżeli zabijecie Kelvina, to Virginia klęknie nad nim i zacznie płakać, a jeżeli zabijecie Virginię, to Kelvin tylko otrze łezkę z oka. Od czasu premiery gry doszło kilku nowych kanibali, takich jak gruba kanibalka, Frank, który podpala się i na was szarżuje, Eddie rzucający włóczniami, czy Igor, który przewraca was niczym gruby mutant z The Foresta. Najwięcej amunicji znajdziecie w czarnych skrzynkach, które pojawiają się w wioskach kanibali i opuszczonych obozach. Sporo amunicji znajduje się też w bunkrach. Jak już podniesiecie ammo, to możecie zapisać grę, a po wczytaniu będziecie mogli podnieść ją ponownie. W menu gry możecie użyć kultowego kodu Konami, który wyświetla wam się teraz na ekranie. Spowoduje on, że muzyka w menu głównym gry zmieni się na tą ze starszej wersji gry. W starym The Forest nasza postać umierała po 5 minutach z głodu, a w tej wersji gry zajmuje jej to aż 14 minut. Virginia potrafi pływać za pomocą żabki i może was to zdziwić lub też nie, ale Kelvin pływa na pieska. Jedzenie z puszek to tak naprawdę karma dla kotów. Jeżeli macie problem z upolowaniem jelenia, a nie macie wózka golfowego, to możecie gonić go z siekierą lub bronią palną, jadąc równocześnie na motorku. Jeszcze lepszym sposobem jest broń snajperska, która zapewni fraga po jednym strzale w głowę. To już wszystkie fakty, jeżeli macie pomysły na inne ciekawe filmy z Sonsa, to dawajcie znać w komentarzach. Jak film się podobał, to pamiętajcie zostawić lajka, subskrybujcie kanał po więcej i zapraszam do sprawdzenia najnowszego filmu o 15 grach survival z budowaniem.